przejażdżka po mieście bardzo przyjemna, także na takich asfaltowych drogach naprawdę jeździ się bardzo komfortowo i można się fajnie szybciutko tutaj rozsadowić wygodnie i po mieście podróżuje się tym samochodem naprawdę ok. Dzisiaj mamy fajną alternatywę dla Dacia Duster. Sprawdzamy Sęgyonga model Tivoli Grand. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnej serii Jak nie Duster to co? Szukamy jakiejś fajnej alternatywy dla Dacia Duster. Za nami, tak jak wspominałem wcześniej, nietypowa bardzo marka Sęgyong, która jest często niedoceniana przez Polaków. Rzadko ten samochód jest widoczny na polskich drogach, także dzisiaj sprawdzimy, czy w troszeczkę minimalnie większych pieniądzach niż Duster w wersji Prestige, Sęgyong będzie jakąś fajną alternatywą do zakupu. Sprawdzamy. Auto. Zobaczymy, jak witają nas takie grafiki tutaj na wyświetlaczach. Mamy przed sobą dwa dosyć duże wyświetlacze. Ten tutaj jest pełny praktycznie na całej linii wyświetlacza przedniego. Wielofunkcyjna kierownica, bardzo wygodna, miła w dotyku. Naprawdę wszystko jest tutaj solidnie zrobione. Nic nie trzeszczy w pierwszym momencie. Sprawia wrażenie naprawdę to wszystko dobrej jakości materiałów. Tutaj mamy drugi wyświetlacz. Słuchajcie, to nawiewy. Krótko o nawiewach, ponieważ te nawiewy mają regulację góra-dół, natomiast prawo-lewo one zamykają i otwierają nawiew, czyli nie można tak naprawdę skierować sobie nawiewu prawo-lewo na osobę z prawej czy z lewej strony. Kiedy weźmiemy nawiew w lewo, on się zamyka, zresztą to widać. W momencie, kiedy bierzemy w prawo, on się otwiera. W dużej ilości nowych samochodów już to rozwiązanie jest stosowane. Nie wiem dlaczego akurat tak, ale dla mnie akurat nie jest to jakieś super wygodne. Mamy tutaj skrzynię automatyczną, mamy bardzo fajne wstawki, które naprawdę od strony takiej wizualnej powodują, że ten samochód wydaje się na dużo droższy niż faktycznie jest. Jedziemy w środku. Pierwsza obserwacja to ta turbodziura, nie wiem jak to nazwać, dziura turbo. Przyspieszamy i teraz raz, dwa, trzy, dopiero zaczął przyspieszać i w drugą stronę jest to samo, czyli jeszcze przez sekundę, dwie on przyspiesza, kiedy ja już przyspieszać kompletnie nie chcę. Na pewno zwraca uwagę na siebie, wspaniały dźwięk kierunkowskazów, niezapomniany. Przy okazji zrobimy sobie zbliżenie na to, co widać przed kierowcą. A i teraz tak, jak zatrzymujemy się, to gasi się wszystko na start-stopie. Klimatyzacja jeszcze przez chwilę chłodzi, ale silnik jest zgaszony. Więc wszystkie te rzeczy takie związane z chłodzeniem są powyłączone. Ale przy 30-20 na godzinę nie jest to zbytnio przyjemna przejażdżka. Chociaż się wydawało, że to zawieszenie będzie dobrze wybierać, ale jakoś niespecjalnie tutaj. Czy nie, no ogólnie tak, no nic tu nie trzeszczy, nic się nie dzieje, ale jeśli chodzi o odczucie z jazdy, to buja, takie... dużo bardziej buja. Tak, nie są takie jakieś szczególnie fajne. W trasie cichutko, przyjemnie, fotele całkiem wygodne. Także naprawdę ok, widoczność w lusterkach super, dobra. Jeszcze jeden ten lag startowy, wciskam. On gdzieś po 2-3 sekundach on zaczyna dopiero reagować na wciśnięcie pedału gazu i potem przy zwalnianiu znowu jest około sekundy na to, że on jeszcze pcha silnik do przodu, chociaż tak chcielibyśmy już zwalniać. Przejażdżka po mieście bardzo przyjemna, także na takich asfaltowych drogach naprawdę jeździ się bardzo komfortowo i można się fajnie szybciutko tutaj rozsadowić wygodnie i po mieście podróżuje się tym samochodem naprawdę ok. Zajrzymy sobie pod machę, ponieważ ciężko tutaj szukać hybrydy. O matko! Jaka ciężka maska, że zero siłowników, jest tam pieczek, zaraz sobie podeprzemy tą ciężką strasznie maskę. Auto z zewnątrz wygląda całkiem fajnie, zobaczcie z bliska to sami. Mi się wydaje, że dla wielu osób może to być bardzo ciekawa propozycja. Samochód wygląda bardzo masywnie, solidnie, zarówno w środku, jak i
z zewnątrz. Zobaczmy tutaj na kilka takich elementów, które mi na przykład bardzo się podobają. Tivoli w wersji Grand dostaliśmy akurat do testów z bardzo fajnymi alufargami czarnymi. Zobaczcie, z boku ten samochód ma bardzo długą linię, te słupki tutaj tylnie troszeczkę zasłaniają jazdę i oglądanie się do tyłu. Natomiast linia samego samochodu jest naprawdę bardzo ciekawa i myślę, że w tych pieniążkach naprawdę ten samochód prezentuje się całkiem nieźle. Moją uwagę zwróciło to światło przeciwdźwiękowe w tym zderzaku umieszczone w takim troszeczkę nietypowym miejscu. To już musicie sami ocenić, czy Wam się to podoba, czy też nie. Natomiast sama bryła samochodu jest naprawdę bardzo fajna. Zajrzymy na chwilę do bagażnika. Bagażnik można sobie otworzyć tutaj przyciskiem. Masywna, gruba klapa. Zobaczcie na szerokość mojej ręki, także tutaj tego naprawdę jest sporo. W środku mamy tutaj już przygotowane foteliki, żeby położyć je na tylnej kanapie, żeby pokazać Wam, ile miejsca zostaje w przypadku przewożenia dwójki dzieci i czy tam w środku jeszcze ma szansę zmieścić się dorosła osoba. Zaraz to sprawdzimy. Rzucamy foteliki do tyłu. Jeszcze tutaj, zanim przejdziemy do miejsca na tylnej kanapie, zobaczcie, że tutaj jeśli chodzi o takie szonki w tylnych oparciach, to są takie gumki, które pewnie niektórzy pamiętają z Captura z wersji pierwszej. Czy to się sprawdza? Nie do końca. Ja myślę, że tutaj lepsze by było rozwiązanie w postaci takiej zwykłej kieszonki, bo tutaj jak coś wrzucicie mniejszego, to po prostu wyląduje na tylnej wycieraczce. Dobra, mamy miejsce z tyłu. Dwa foteliki. Jeszcze mogłoby się delikatnie przesunąć i zobaczcie, ile miejsca zostaje jeszcze w środku. Tutaj mniejsza osoba, dorosła, jeszcze miałaby szansę się zmieścić. Miejsca na nogi jest bardzo dużo. W tunelu tutaj tylnym akurat nie mamy żadnych nawiewów, ani gniazd USB, ani zapalniczek. Tunel jest umiejscowiony bardzo nisko, także tutaj spokojnie dwa foteliki, jedna mniejsza osoba dorosła mogłyby się spokojnie tutaj zmieścić. Tak samo tutaj mamy bardzo szerokie, masywne drzwi, co akurat w przypadku, wiecie dlaczego, w moim przypadku się jest to bardzo istotne. Myślę, że to bardzo dobrze będzie wpływać na bezpieczeństwo. Zamkniemy sobie drzwi. Mój pierwszy odruch przy zamykaniu drzwi był taki, że brakowało mi tutaj jednak tej rączki do zamykania. Ta rączka znajduje się trochę bardziej w lewo. Pełna elektryka wszystkiego. Zobaczcie, jaka jest linia drzwi. Te drzwi są takie ścięte pod kątem. Dźwięk zamykania drzwi, jeszcze raz. Głuchy, masywny, także te drzwi sprawiają wrażenie i na pewno są bardzo fajne i bezpieczne. Tutaj mamy poduszkę jedną, poduszkę drugą, poduszkę trzecią z tyłu. Także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, ja już teraz będę zwracał na to naprawdę bardzo dużą uwagę. Wypada to bardzo dobrze. Mieliśmy tym samochodem spalanie, tutaj nam wyszło troszeczkę więcej niż katalogowo, bo jednak wahało nam się bardziej powyżej 10 litrów, tak w granicach 11-12, ale to była taka jazda po mieście i sporo się tutaj pobawiliśmy tym samochodem, to prawdopodobnie dlatego, pewnie w trasie to spalanie byłoby znacznie niższe. Środkowy, to już musicie ocenić sami, czy Wam się to podoba, czy nie. Mi ten kształt akurat tak średnio, to jest taka płaska powierzchnia tutaj z wyświetlaczem, z wbudowanymi fizycznymi właśnie fizyczną regulacją do klimatyzacji. Także jeśli chodzi o to wnętrze, no to powiem tak, ono musi się po prostu komuś spodobać. Ten samochód jest, nazwałbym go w ten sposób, że albo się komuś spodoba od pierwszego wejrzenia, albo po prostu od razu nie. Odnośnie tych szyb jeszcze chciałem Wam pokazać jedną fajną rzecz. Otworzymy sobie szybkę. Tutaj bardzo fajnie jest ta szyba ścięta pod takim samym kątem jak linia drzwi. Akurat to bardzo fajnie wygląda. Lusterka duże, przestronne, wszystko w nich widać, zarówno na prawo, jak i na lewo. Znaczy, że ten samochód możecie kupić dokładając jednak troszeczkę do Dacia Duster, bo parę ładnych tysięcy złotych. Natomiast myślę, że naprawdę warto rozważyć taką propozycję z kilku względów. Raz, że dostajecie większy jednak samochód z dużo większym bagażnikiem, bezpieczniejszy, i naprawdę myślę, że to jest bardzo fajne, rodzinne auto. Dajcie znać w komentarzu, czy taka wersja samochodu w marki Sankyong podoba się Wam w ogóle, czy mieliście wcześniej kontakt w ogóle z tą marką i czy rozważylibyście zakup takiego samochodu, na przykład jako alternatywa dla Dacia Duster czy Dacia Jogger.
Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. W kolejnych odcinkach będziemy prezentować Wam też inne samochody, które mogą stanowić alternatywę dla właśnie Dacia Duster czy Dacia Jogger. Będziemy jednak trzymać się tych cenników blisko, jak najbliżej to możliwe, oczywiście Dacia. Także będziemy pokazywać Wam modele, które naprawdę mogą być bardzo ciekawe i myślę, że mogą Was zainteresować jako coś innego ze świeżym spojrzeniem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jak zwykle szerokości. Cześć!